127 056. Czy ta liczba z czymś się Państwu kojarzy? Dokładnie. To jest liczba szczepień przeciwko grypie, które farmaceuci w minionym sezonie wykonali w swoich aptekach. W sezonie bardzo wymagającym, pełnym wyzwań, niepokoju, ale też nadziei. I to właśnie o tych wyzwaniach i w praktyce, jak wyglądały szczepienia w aptekach w minionym sezonie, dzisiaj porozmawiamy w kolejnej debacie redakcyjnej portalu mbr.farm na ten właśnie temat. Ja nazywam się Łukasz Waligórski, jestem redaktorem naczelnym magazynu i portalu mbr.farm i będę miał ogromną przyjemność poprowadzić tę debatę. A zaproszenie do niej przyjęli niezwykli farmaceuci, praktycy, eksperci w tej materii prezentujący i reprezentujący różne organizacje, ale też różne obszary rynku aptecznego. To niemalże ekumeniczne spotkanie w temacie szczepień przeciwko grypie. A są ze mną i bardzo miło mi powitać panią magister Alinę Kilian, kierowniczkę i współwłaścicielkę apteki w miejscowości Porąbka, przy okazji także członkinię Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek. Dzień dobry, pani magister. Dzień dobry, bardzo mi miło. Z nami jest także pan doktor nauk farmaceutycznych Piotr Merks, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Farmacji, ale chyba doskonale wszystkim także znany inicjator szczepień przeciwko grypie, przeciwko COVID-19 w polskich aptekach. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Jest również z nami przedstawiciel samorządu aptekarskiego, prezes Rady Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej, pan magister farmacji Marcin Repelewicz. Dzień dobry, panie Marcinie. Dzień dobry, panie redaktorze. Bardzo serdecznie wszystkich państwa witam. Dziękuję za zaproszenie. Jest wśród nas także pani magister farmacji Anna Stobierska, doradca zarządu do spraw farmaceutycznych ZIKO Apteka. Dzień dobry, pani Anno. Dzień dobry państwu. Tygodni temu zakończył się oficjalnie, można powiedzieć, miniony sezon szczepień przeciwko grypie, sezon 2022-2023. Był to sezon bardzo nierówny, w którym pojawiały się nagłe piki zainteresowania szczepieniami, w którym pojawiały się nagłe próby zmieniania prawa po to, aby szczepienia w aptekach ułatwiać, usprawniać. I chciałbym dzisiaj z Państwem porozmawiać o tym, jak Państwo radziliście sobie w minionym sezonie właśnie z tymi wyzwaniami, które napotkaliście na swojej drodze. Co Was zaskoczyło? Jakie nagłe problemy musieliście rozwiązywać, nie mając tak naprawdę żadnych wskazówek, w jaki sposób to zrobić? Zacznijmy może od pani Aliny, która jest farmaceutką z krwi i kości, można powiedzieć indywidualną, która także w mediach społecznościowych aktywnie relacjonuje to, w jaki sposób u niej wyglądają szczepienia, jakie rozwiązania stosuje. Pani Alino, jak to wyglądało w pani aptece? Co panią najbardziej zaskoczyło i w jaki sposób te szczepienia przebiegały u pani w aptece? Z punktu widzenia biznesowego szczerze powiem, że przede wszystkim problem z legislacją. Dlatego, że bardzo późno de facto dowiedzieliśmy się o tym, że będziemy mogli szczepić. Natomiast zapotrzebowanie na szczepionki składa się dość wcześnie. Ja przyznam szczerze, sporo ryzykowałam zamawiając je już w marcu, tak? No w tym przypadku akurat to miało sens, opłaciło się i do tych szczepień w aptekach doszło dzięki staraniu różnych farmaceutów, prawda, wyżej gdzieś postawionych. Między innymi tutaj pan Piotr Merks na pewno bardzo mocno w tym zakresie działał. I to było bardzo duże wyzwanie z tego względu, że my po prostu obawialiśmy się tego, tak? Nie wiedzieliśmy do samego końca, co będzie się działo. To samo przeżywamy w tym roku, tak naprawdę. I później czekanie naprawdę do samego końca na jakiekolwiek informacje. Jeżeli chodzi o same szczepienia, ja już w mojej aptece szczepiłam od bardzo długiego okresu czasu, bo de facto od samego początku, kiedy te szczepienia na COVID weszły. W związku z czym my mamy przygotowane dwa punkty szczepień w naszej aptece. Jesteśmy, że tak powiem, już dość popularni w okolicy z tego względu, że szczepimy od samego początku. Tak? Jakby pacjenci mają do nas już zaufanie i jakby no,
To procentuje po prostu. I same szczepienia no jakby nie są już dla nas czymś nowym. Więc jedyne, co faktycznie było problematyczne dość, to bardzo duża ilość chętnych u nas szczepień na grypę. No i ogarnięcie faktycznie tych 100 pacjentów dziennie czasem jest trudne, dlatego że pacjenci w Polsce są przyzwyczajeni do tego, że oni o tą szczepionkę muszą się bić. I każdy chce być zaszczepiony już. I na nic zdają się te zapewnienia, że nie zabraknie, że będzie okej. Okay. Nie, oni już teraz muszą, bo boją się, że zabraknie. Także myślę, że to najbardziej. No i kwestia recepty. To jest rzecz, która nam, że tak powiem, spędzała sens powiek. O ile nasza apteka współpracuje bardzo dobrze z pobliskimi POZ-ami, to wiem, że nie wszyscy mieli takie możliwości i to jest bardzo mocno problematyczne na dzień dzisiejszy. Uważam, że ta recepta refundowana, tą szczepionkę musi wyjść. Wspomniała Pani o 100 pacjentach dziennie. A ile tak naprawdę przez cały ten sezon udało się Pani albo po prostu w Państwa aptece zaszczepić pacjentów? Czy liczyła Pani to w ogóle? Szczerze powiem, nie podsumowałam tego aż tak mocno, natomiast na pewno było to około 1000 pacjentów zaszczepionych u mnie. Gdyby Pani miała... Mała wieś jest naprawdę dużym, dosyć doskonałym rezultatem. W tym momencie wszyscy w Google szukają, ile ma mieszkańców wieś Porąbka. Pani Alino, czy gdyby Pani miała wskazać pewne momenty, fragmenty tego sezonu, kiedy było największe zainteresowanie szczepieniami? Bo rozumiem, że duże zainteresowanie było na początku, tak jeszcze we wrześniu, październiku, ale potem pojawiła się ta nagła fala zachorowań na przełomie roku. Czy wtedy też wzrosła liczba chętnych do zaszczepienia się? Tak, zdecydowanie. My zasadniczo Polacy lubimy reagować dopiero w momencie, kiedy coś zaczyna się dziać. Dokładnie to samo przecież było przy szczepieniach covidowych. To dokładnie ta sama sytuacja, tak? Czyli nagle na gwałt szukamy miejsca, gdzie możemy się zaszczepić. No to tak, zdecydowanie ten wzrost tych szczepień podczas tej fali grypy był spory. Wywołała Pani doktora Piotra Merksa. Panie Piotrze, Panie doktorze, jak Pan ocenia ten miniony sezon szczepień przeciwko grypie? Bo wiem, że Pan również jest praktykiem, który bywa w aptece, szczepi pacjentów. Jak ocenia Pan ten sezon w porównaniu do poprzedniego? Jak ocenia Pan rozwiązania, które Ministerstwo Zdrowia wprowadziło, aby te szczepienia w aptekach umożliwić? Powiem tak, ja oczywiście jestem bardzo zadowolony, że wreszcie usługa szczepień w aptekach została w ogóle w Polsce wprowadzona. Ja o to walczyłem naprawdę wiele lat. Niemniej jednak to, co zawsze gdzieś w różnych wypowiedziach czy w Senacie czy przedstawiam decydentom, to jest to, że my w Polsce troszeczkę zawróciliśmy Wisłę, gdzie wszędzie na świecie jednak usługa szczepień rozwija się, dodają się nowe szczepienia, zmniejszamy jak gdyby dostępność do wieku też na przykład dzieci nawet, tak, które też w aptekach takie szczepienie mogą otrzymać. No my niestety zrobiliśmy pewien zły zwrot. Ale tak jak powiedziałem, no ja wiem, że jestem w Polsce, a nie w krajach takich jak Wielka Brytania, Kanada czy USA, gdzie tam no przede wszystkim analizuje się dane, a te dane, one wyglądają naprawdę bardzo obiecująco, bo ja chciałem przede wszystkim powiedzieć, że teraz głównie w aptece są to pacjenci, którzy są pacjentami, którzy się przyzwyczaili do tej usługi, gdzie apteka wyrobiła sobie już reputację poprzez kompetencje farmaceutów, którzy szczepią. I oni wybierają aptekę z uwagi, ostatnio nawet się śmiałem, dlaczego wybierają aptekę. No oczywiście dostępność, bez kolejki, no i klimatyzacja. Z takich ciekawostek Państwu powiem, że niektóre POZ-y w ogóle przestają się bawić już w tej chwili w szczepienia, bo wolą jednak odesłać do apteki, bo mają większy jednak finalnie zysk z zajmowania się innymi swoimi dziennymi zajęciami niż, prawda, kwestia wykonywania szczepień. A w kontekście danych, bo ja zawsze muszę cytować dane, to dzięki współpracy z farmaceutami, którzy są aktywnie zaangażowani w proces szczepień w Polsce, udało nam się przeprowadzić badania, gdzie dowiedzieliśmy się przede wszystkim, że Polacy kochają apteki. 85%, prawie 6 Polaków powiedziało, że jest to świetne miejsce. A co jeszcze? Prawie 30% generalnie ankietowanych powiedziało, że przyszło do apteki po to, żeby farmaceuta zachęcił, wyjaśnił i rozwiał obawy
dlaczego warto się zaszczepić. Więc 30% respondentów to była duża grupa badana, bo prawie 1000 osób. Więc naprawdę, jeśli byśmy zrobili ekstrapolację na populację, która wymaga szczepień, to jest naprawdę duża, doskonała robota farmaceutów. Ja przypomnę, że też nowe usługi, które mam nadzieję wejdą, one będą dużą szansą dla nas, żeby jeszcze zintensyfikować te działania. Ale przede wszystkim to, co wydaje mi się jest największą atutem, to jest ta dostępność. I tak jak powiedziałem, przestałem korzystać z narzędzi elektronicznych, rejestracji, różnego rodzaju tego typu narzędzi. Zaczęliśmy pracować trochę na kalendarz. Ja wiem, że może to jest krok w tył. Niemniej jednak to są pacjenci, stali pacjenci, którzy przychodzą, a to, co chyba działa najlepiej, to jest marketing szeptany. Bo jeśli zrobiliśmy dobrze to szczepienie, jak to niektóre pacjentki mówią, czy pacjenci nawet nie poczułam albo nie poczułem, no to chyba znaczy, że te kompetencje są i skoro jesteśmy w stanie dostarczyć serwis tak, usługę tak wysokiej jakości, no to jest oczywiste, że ci pacjenci będą wracali. I my z takiej generalnie grupy pacjentów korzystamy. Był moment, w którym niestety spadała nam wyszczepialność z uwagi też na różne, powiedzmy, decyzje polityczne niestety, które utrudniały mi na przykład przepisanie, czy był taki moment, że wcześniej pacjenci spodziewali się, bo przecież było w zeszłym roku inaczej, że można było wejść i wyjść, a tu trzeba było pacjenta cofnąć do lekarza, ojej, muszę iść do lekarza. No oczywiście starałem się robić to, co prawo mi pozwala, żeby powiedzmy uskrzydlić, bo tak bym to nazwał. No niemniej tak przede wszystkim ja kierowałem się dobrem pacjenta i tym, żeby jednak efekt był jak największej wyszczepialności w aptece, gdzie pracowałem. Pracowałem w Żydowie w aptece niezależnej, która te relacje lokalne ma moim zdaniem w kontekście szczepień doskonale zbudowane. Więc tak jakby dane mówią same za siebie, ale starajmy się wpływać za to na polityków, żeby jednak jeszcze ułatwiali i żeby tak zwany service delivery, czyli dostarczanie tej usługi populacyjne było jeszcze szersze i żeby coraz więcej farmaceutów mogło to wykonywać. Ja dopytam jeszcze, tak jak pytałem panią Alinę, czy pamięta pan, policzył pan, ilu pacjentów pan w jednym sezonie zaszczepił przeciwko grypie? Będę absolutnie brutalny, ale niestety tego nie zrobimy. Jak zawsze mam tendencję do tego, że liczę, to głównie dane, które mi spływały, to były tylko z tych aptek, które brały udział w projekcie i też brały udział w moich projektach realizowanych w ramach Związku Zawodowego przy współpracy z uczelnią, na której pracuję. Bo to były takie łączone projekty i głównie na tym się skoncentrowałem. Dlaczego? Ponieważ ja chciałem decydentom pokazać ten efekt humanitarny, ja to nazwę, czyli w jaki sposób farmaceuta przekłada się na pozyskiwanie sympatii wyborczej, bo to jest przecież najważniejsze, prawda? Ja myślę, że dużo liczb na temat szczepień w aptekach zna nasz kolejny uczestnik debaty, czyli magister farmacji Marcin Repelewicz, prezes Rady Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej, który oczywiście jest także członkiem Naczelnej Rady Aptekarskiej, nie byle jakim, bo zasiadającym w prezydium. Panie Marcinie, panie prezesie, jak pan podsumowałby ten miniony sezon szczepień przeciwko grypie w polskich aptekach? Ile aptek szczepiło w całej Polsce? I jakie wyzwania tak naprawdę przed nim stawały? Bo pan jako prezes Izby na pewno był gdzieś adresatem różnych problemów, które zgłaszały apteki i farmaceuci właśnie w kontekście szczepień przeciwko grypie. Tak, no z jednej strony można powiedzieć, że szczepienie zakończyło się bardzo dobrym efektem, bardzo optymistycznym odzewem ze strony farmaceutów, ze strony pacjentów. Natomiast no też były te takie mankamenty, których nie da się ukryć. Część była tutaj wymieniona już przez moich prelegentów. Natomiast na chwilę obecną, czy w sumie już mamy sezon zakończony, bo ten sezon zakończył się z dniem 1 kwietnia, mieliśmy 2083 apteki, które były punktami szczepień zarejestrowanymi zarówno na COVID, jak i na grypę, gdzie te szczepienia się odbywały. No jest to tak mniej więcej około 20% aptek, niecałe nawet, które szczepi. Natomiast no weźmy pod uwagę, że przez ostatnie 30 lat, gdzie te apteki funkcjonowały, nie było w ogóle szczepień, więc jest to wzrost z roku do roku bardzo znaczny. Ogólnie to, co obserwujemy, to bardzo duże zainteresowanie i zaangażowanie farmaceutów. Farmaceuci chcą rozszerzać te kompetencje, chcą brać udział w nowych wyzwaniach, w szczepieniach między innymi też. I tak jak często jest powielane czy powtarzane, te 9 tysięcy osób, które przeszło te kursy, w różnym stopniu okazuje się tak naprawdę, bo niestety te kursy zaprzepaszczone czy zakończone w pewnym momencie nie pozwoliły części z tych osób uzyskać pewnych kompetencji, bo podzielone na dwa moduły dające możliwość wykonywania szczepień oraz kwalifikowania do szczepień, no wymagają to, że dany farmaceuta musi posiadać
certyfikaty, dwie kompetencje, aby tą usługę jakby w komplecie wykonać. Część farmaceutów niestety ma tylko jeden z tych modułów odbytych, zaliczonych, w związku z czym część aptek nie mogła wprowadzić tych szczepień z uwagi na brak de facto kadry, która te szczepienia by prowadziła. No i tutaj rzeczywiście od dłuższego czasu zwracamy się do Ministerstwa Zdrowia, do resortu z umożliwieniem wznowienia tych kursów. Tutaj wiem, że trwają już zaawansowane rozmowy i są też odpowiednie poprawki zgłoszone chociażby w drodze poselskiej, aby te kursy w końcu mogły wrócić do kalendarza kształcenia i kolejni farmaceuci będą mogli nabyć te kompetencje i uczestniczyć w pracach w punktach szczepień. Tak jak było wspomniane, tych szczepień mieliśmy blisko 130 tysięcy w minionym sezonie. Jest to około niecałe 20% w sumie wykonanych szczepień. Natomiast niestety musimy wziąć pod uwagę kilka mankamentów, z którymi farmaceuci musieli się zetrzeć, chociażby czy zmierzyć, chociażby w aspekcie recepty. Tak jak było powiedziane, w 2021-2022, w tym sezonie, otworzyliśmy bardzo szeroko drzwi. Pacjenci wchodząc do aptek, wchodząc i szczepiąc się i wychodząc praktycznie z gotową usługą, bardzo często dziwili się, że niestety tak już nie jest. Teraz jest wymagana recepta, więc najpierw trzeba się udać do lekarza, uzyskać tę receptę, wrócić do apteki. Niestety w dobie bardzo zabieganego społeczeństwa, które nie ma czasu praktycznie niestety na nic, bardzo dużo osób zrezygnowało ze szczepień w tym roku właśnie z tego powodu. To mamy informację, że blisko, czy nawet ponad 200 tysięcy recept nie zostało zrealizowanych na szczepionki wystawione, na szczepionki na grypę w tym sezonie, więc można zakładać, że te osoby po prostu zrezygnowały ze szczepienia, bo musiały niestety przejść tą drogę w te i we w te, aby tą usługę uzyskać. Więc tu na pewno jest wolę do popisu, aby ten kanał ułatwić dostępność, bo tak jak widzimy na zachodzie, ale nie tylko, bo na półkuli południowej również, ułatwienie dostępu do szczepień jest zdecydowanie dobrym krokiem dla wszystkich tak naprawdę, bo i od systemu ochrony zdrowia całościowego po pacjentów, którzy tak naprawdę są najważniejsi w tym całym łańcuchu usług medycznych, usług farmaceutycznych i to oni tak naprawdę najbardziej korzystają na tym, że szczepienia są łatwo dostępne, są wykonywane w bezpiecznych warunkach przez tych kwalifikowanych pracowników. No i tutaj farmaceuci wpisują się w pełni we wszystkie te wymogi do tych szczepień. Z jakimi problemami i z wyzwaniami farmaceuci zwracali się do Pana jako prezesa Rady Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej? Czy faktycznie Izba w jakiś sposób też może pomagać takim farmaceutom w pokonywaniu tych wyzwań? Bardzo dużo pytań, już pomijając same kwestie kursów właśnie, które niestety wracają jak bumerang z miesiąca na miesiąc i my niestety ani z poziomu okręgowego, ani z poziomu Naczelnej Rady Aptekarskiej nie odpowiadamy jakby za przygotowanie tego modułu, tych kursów. Tutaj już niestety jest piłka po stronie Ministerstwa Zdrowia. Natomiast poza pytaniami o szkolenia, bardzo dużo pytań było dotyczących dostosowania lokali aptek, tak? Bo zmieniało się rozporządzenie, które wchodziło w życie we wrześniu mijającego roku, czy minionego roku, które w dosyć istotny sposób ingerowało w miejsca, gdzie te szczepienia mogą być wykonywane. Wszyscy pamiętamy, jak wyglądał projekt w ogóle tego rozporządzenia, który miał wprowadzić bardzo radykalne tak naprawdę ograniczenia, które spowodowałyby, czy wymogi może bardziej, tak nazwijmy to, które mogłyby spowodować realnie, że szczepienia w aptekach skończyłyby się w momencie wejścia w życie rozporządzenia. Wszyscy pamiętamy te przysłowiowe złote zlewozmywaki i szatnie dla pacjentów z osobnym wejściem. Niestety to nie jest w żaden sposób dostosowane do realiów, a przede wszystkim do potrzeb, bo tak naprawdę wszyscy wiemy, że aby bezpiecznie i w intymnych warunkach te szczepienia do pacjenta wykonać, takie wymogi nie są potrzebne w aptekach i to też jest, są sprawdzone standardy na świecie. Wiemy, jak to wygląda u naszych kolegów za granicą i sądzę, że warto czerpać z dobrych i sprawdzonych rozwiązań. Na pewno też wracały problemy
z kwestii chociażby szkoleń dodatkowych z pierwszej pomocy, w kwestii przypomnienia sobie, jak reagować w razie sytuacji z anafilakcją i tego typu, które też z ramienia naszej izby, ale sądzę, że nie tylko, bo w innych izbach też wiem, że takie wydarzenia się odbywały. Dodatkowo przypominaliśmy szkoleniami, jak reagować w wypadkach nagłych przy atakach anafilakcji po szczepieniach. I wiem, że nie było zgłoszonych żadnych przypadków tragicznych, nazwijmy to, w aptekach związanych ze szczepieniami zarówno na COVID, jak i na grypę od początku uruchomienia szczepień w Polsce. Także tutaj farmaceuci na pewno też stanęli na wysokości zadania, dbając o bezpieczeństwo pacjenta, no bo takie reakcje oczywiście miejsce miały. Tutaj zadbali o bezpieczeństwo pacjenta całościowo. Faktycznie te wymogi lokalowe dotyczące miejsca, w którym wykonywane są szczepienia w aptekach, one się zmieniały, bywały czasami absurdalne, potem na szczęście te przepisy Ministerstwo Zdrowia korygowało, domyślam się, że oczywiście pod wpływem i naciskiem samorządu aptekarskiego. Pani Anno, kieruję się teraz do pani Anny Stobielskiej, która jest doradcą zarządu do spraw farmaceutycznych w ZIKO Apteka. ZIKO Apteka to jest sieć aptek. Jak domyślam się, u państwa te rozwiązania dotyczące wykonywania szczepień w aptekach, całej organizacji tej usługi, to są rozwiązania systemowe. W jaki sposób to u państwa wyglądało? W jaki sposób te szczepienia były organizowane? W jaki sposób apteki się zgłaszały albo swoją chęć do wykonywania tego typu szczepień? Czy mogła pani rzucić więcej światła na to, jak to wygląda w sieci aptecznej? Oczywiście. W sieci aptek franczyzowych ZIKO Apteka niemal 100 aptek wykonuje szczepienia, zarówno szczepienia przeciwko COVID-owi, jak i przeciwko grypie. Faktycznie rozwiązania mamy wprowadzone systemowe. Tutaj, jeżeli chodzi o spełnienie wszystkich wymogów tych związanych z przepisami, które są, jeżeli chodzi o lokal apteki, jeżeli chodzi o pokój szczepień i jego wyposażenie. Także daje to farmaceutom łatwość. Po ich stronie jest decyzja, że chcą szczepić, że są farmaceuci, którzy mają uprawnienia do wykonywania szczepień, do kwalifikacji do szczepienia. I jeżeli firma dostaje sygnał, że mamy taką aptekę, która jest chętna, to tutaj jest w stanie zapewnić wszystkie potrzebne sprzęty i ułatwienia. Jeżeli chodzi o ten sezon ostatni, to tak jak mówił pan prezes, we wrześniu musieliśmy się zmierzyć z umywalkami. Tak, pomimo że w aptece każdej są co najmniej 4-5 umywalek w innych pomieszczeniach, to musieliśmy dodatkowo zaopatrzyć punkty szczepień, czy apteczne punkty szczepień, pokoje w umywalki. Przygotowywaliśmy się do tego dość długo, sprawdzaliśmy rozwiązania dostępne na rynku. Jeżeli chodzi o umywalki przenośne, testowaliśmy różnych producentów i ostatecznie wybraliśmy jednego, którego wykorzystujemy w naszych aptekach. Oczywiście w tych, w których nie jesteśmy w stanie normalnej umywalki zamontować w pokoju szczepień. Myślę, że to było największym wyzwaniem tego sezonu. A jeżeli chodzi o przepisy i wyzwania, to może jeszcze druga rzecz, która weszła tym rozporządzeniem bardzo złagodzonym, tak? Także całe szczęście, że ono wyglądało ostatecznie tak, jak wyglądało. To szafa na dokumentację medyczną, oczywiście z tym nie ma żadnego problemu, ale to, że ta szafa musi być w archiwum. Co by stało na przeszkodzie temu, żeby ta szafa mogła być w pokoju szczepień, prawda? Jeżeli jest on właściwie zabezpieczony. W części aptek, na pewno państwo wiecie, te archiwa nadal jeszcze są pełne. Pomimo że recepta elektroniczna, recepta tutaj nam ilość tych papierowych recept zmniejsza, natomiast one jeszcze są. I umieszczenie takiej zamykanej szafy, czy dorobienie takiej zamykanej szafy też było wyzwaniem do umeblowania już gotowego w aptece przystosowanie tego archiwum do wymogów. Tutaj przedmówcy wskazywali, że jednym z takich wyzwań i problemów, który wymaga w jakiś sposób naprawienia w pewnym sensie, ale po prostu wprowadzenia, to są ponowne szkolenia farmaceutów, które umożliwiałyby im uzyskanie uprawnień do wykonywania szczepień przeciwko grypie. Zastanawiam się, czy w tym sezonie, w państwa przypadku, był to jakiś problem. To znaczy, czy brakowało farmaceutów z uprawnieniami w aptekach po to, aby uruchomić w tych aptekach szczepienie?
Myślę, że nie. Myślę, że nie. Farmaceutów w naszej sieci dość dużo ma ukończone szkolenia pełne, czyli zarówno do kwalifikacji, jak i do wykonywania szczepień. Faktycznie są pojedyncze osoby, które nie skończyły tego cyklu, które mają tylko szkolenie do szczepienia, nie mają szkolenia do kwalifikacji. No więc te osoby tutaj są poszkodowane brakiem tych szkoleń szczególnie. To ja... Przepraszam. Mamy też sygnały od farmaceutów, którzy chcieliby dołączyć i wykonać szkolenie i zacząć szczepić. Pamiętajmy, że to była zupełna nowość w Polsce, to, że farmaceuta może szczepić. Część z nas po prostu bała się. Chciała zobaczyć, jak zrobią to inni, czy to się uda, czy to jest realne do wykonania w aptece. A w momencie, kiedy się okazało, że tak, że kolega w aptece obok szczepi i koleżanka w aptece obok szczepi, pojawiła się chęć, że może u nas też. No a wtedy okazało się, że już nie mamy możliwości nabycia tych uprawnień. Także widzę wielką potrzebę powrócenia do tych kursów szkoleniowych po to, żeby kolejni farmaceuci mogli te uprawnienia nabywać. Pani Alino, oddaję Pani głos, bo widzę, że chciałam powiedzieć, że u mnie w aptece nie było takiego problemu z tego względu, że my wszyscy od razu zrobiliśmy te uprawnienia na samym początku i było kilka osób szczepiących. Natomiast faktycznie rozmawiając z kolegami, praktykami, jest też mnóstwo osób, które skończyły studia, tak, i które chciałyby zacząć jednak w pełni wykorzystywać możliwości tego zawodu, a nie mogą tego w tym momencie zrobić. I uważam, że to jest duży i realny problem, zważywszy na to, że farmację w tym kraju chce studiować coraz mniej osób. I każde otwarcie się na nowe usługi apteczne na pewno jest po prostu zwyczajną zachętą do tego, żeby ten kierunek się dalej rozwijał. To ja wracam do pana Marcina Repelewicza. Panie Marcinie, to kiedy w końcu będą te szkolenia ze szczepień, bo widzimy, że one są potrzebne. Na jakim etapie są procesy legislacyjne, które mają doprowadzić do tego, że będą te szkolenia ze szczepień? No konia z rzędem temu, kto odpowie co do dnia, jak to będzie wyglądało. Natomiast no, ja liczę na to i gorąco zachęcam jednak legislatorów, którzy odpowiadają za ten proces teraz, aby te szczepienia, aby te kursy szczepień były możliwe jeszcze przed nadchodzącym sezonem. I tu niestety no, nie mamy za dużo czasu, no bo kończy nam się już praktycznie miesiąc czerwiec niestety. Zostają 2 miesiące wakacji i od 1 września czy od września no, powinniśmy tak naprawdę rozpocząć, wiedząc, co robimy, wiedząc, jak będzie wyglądała strategia czy projekt w ogóle szczepień na ten sezon, rozpocząć szczepienia pacjentów. No i niestety tutaj jest ten największy mankament, który też już został tutaj przez poprzedników wspomniany, brak takiej strategii przygotowanej z wyprzedzeniem. My bardzo często, żeby nie powiedzieć zawsze, no, zostajemy postawieni przed faktem dokonanym najczęściej już po rozpoczęciu tego sezonu. Więc ciężko jest zarówno dostosować za towarowanie aptek szczepienia, zamówić odpowiednią ilość, która będzie no, relatywnie odpowiadała zainteresowaniu pacjentów. I możemy mniej więcej ocenić zainteresowanie tych pacjentów czy z praktyki wieloletniej, czy powiedzmy z tego okresu ostatnich szczepień. Natomiast no, często jesteśmy zaskakiwani czy to legislacją, czy no, zmianą gdzieś zdań polityków i podejścia do różnych rozwiązań, czy to właśnie usunięcia świadczenia, zamienienia tego w receptę, czy odwrotnie usunięcia refundacji, zamrożenia szczepień chociażby w RARS-ie przez jakiś czas. No niestety są to rozwiązania, które negatywnie wpływają na budowanie skutecznej strategii, takiej, aby no, przy jak najmniejszych stratach no, ekonomicznych i nie tylko, zbudować jak największą odporność społeczeństwa na szczepienia. Więc no, tak troszkę wymijająco odpowiadając, mam nadzieję, że stanie się to niezwłocznie. Niemniej jednak no, z tego, co mamy informację, ta poprawka poselska umożliwiająca chociażby zmniejszenie okresu, w którym te szkolenia mają być prowadzone, z tego, jak na chwilę obecną wygląda w ustawie o zawodzie z co najmniej 2 miesiące, ma ten zapis zostać usunięty, jest już taki projekt w Sejmie obradowany i mają być to szkolenia dostosowane do potrzeb naprawdę, czyli krótsze, ale zapewniające pełną wiedzę, pełny blok tematyczny, tak aby farmaceuci wychodzili z wysokim poziomem kompetencji, gotowi do wykonywania tych świadczeń. Na pewno czymś, nad czym trzeba się pochylić, to też zostało tutaj podniesione już przez panie,
to jest fakt, że farmaceuci kończący studia, znaczy magistrowie farmacji kończący studia, którzy rozpoczynają karierę jako farmaceuci, nie będą mieli, czy na razie nie mają możliwości uczestniczenia w tych kursach, bo tutaj w chwili obecną mamy ten zapis, że wymagany jest co najmniej roczny staż pracy. Więc tak naprawdę no, nie uważam, że jest to niezbędny wymóg, bo tak naprawdę do części świadczeń, które mogliby wykonywać farmaceuci, ten bufor jednego roku praktyki no, wydaje się zbędny. Więc to też jest element legislacji, który można, na którym powinno się pochylić i rozważyć jego zniesienie, chociażby z aspektu, że pamiętajmy, że no, w dobie COVID-u czy wprowadzania szczepień na COVID dawano możliwości chociażby studentom medycyny do wykonywania tych szczepień, no też to nie byli lekarze, więc jakieś przeszkolenie wstępne mieli. Natomiast no, nie widzę tutaj przeciwwskazań, aby farmaceuci z pełną wiedzą, z dyplomem mogli te świadczenia po oczywiście odbytym kursie wykonywać od razu w swojej praktyce zawodowej. Więc też to tutaj, jeżeli jacyś politycy będą nas oglądali, gorąco zachęcam do pochylenia się również nad tym problemem. A ja jeszcze ten temat pociągnę, bo on faktycznie jest dosyć ciekawy. Tak jak pan wspomniał, mamy w przepisach zapis mówiący, że te kursy kwalifikacyjne ze szczepień mogą odbywać wyłącznie farmaceuci z rocznym stażem pracy, co praktycznie, tak jak było powiedziane, eliminuje tych młodych farmaceutów. Mamy wśród nas akademika, pana doktora nauk farmaceutycznych Piotra Merksa. Panie Piotrze, co pan sądzi o tym ograniczeniu? Skąd ono się wzięło? Z czego ono może wynikać i czy ono jest potrzebne w ogóle? Ja może się odwołam do uznanych międzynarodowych standardów. Ja nie wiem, czy państwo wiecie, ale w tych krajach, które pierwsze przodowały na świecie globalnie, bodajże 49 obecnych krajów, które szczepią na świecie, najlepszym efektem zachęcania do tego, żeby szczepienia rozwijały się w aptekach, było wprowadzenie kursów już na studiach. Tak więc generalnie, skoro były wykonywane już na studiach i te kompetencje były w jakiś sposób zdobyte, młodzi farmaceuci od razu po stażu, podobnie jak w Polsce, ruszali do aptek i mogli szczepić, to uważam to akurat rozwiązanie troszeczkę za, jakby to powiedzieć, niepodążające z uznanym trendem światowym. Ale tak jak powiedziałem, ja nie dopatruję się często tutaj logiki u siebie, bo tu jej po prostu brak. Jeśli chodzi o bariery, ja muszę państwu zdradzić kilka takich moich najnowszych wyników badań, bo myślę, że to będzie bardzo dużym zaskoczeniem. My zbadaliśmy jako organizacja bariery rozwoju szczepień w środowisku farmaceutów. Mamy bardzo dużą grupę badaną, którą zapytaliśmy, dlaczego, co się dzieje i dlaczego jak gdyby nie możecie. Po pierwsze, duża część środowiska, ja już za chwilę pokażę procent, ale jeszcze chwilę proszę mi dać, żebym nie objawił wszystkich swoich tajemnic. Niemniej jednak powiedziano, że duży problem z tej grupy, bo mamy 9 tysięcy osób przeszkolonych, nie tylko jest kwestia powiedzmy posiadania jednego certyfikatu, a brak drugiego, ale też bariery w kontekście osoby nadzorującej takiego farmaceuta, który nie do końca jest przekonany w kontekście tego, czy powinna dana apteka, dane miejsce, dany właściciel, prawda, bez względu też na to, czy jest farmaceutą, czy nie, że farmaceuci, którzy są u niego zatrudnieni, powinni szczepić, czy nie. I to jest jak gdyby często decyzja jak gdyby nie samego młodego człowieka, który ma entuzjazm, powiedzmy, bo on szybko jest zgaszony, a jak wiemy, no niestety nasz kraj słynie z tego, że każdy entuzjazm jest szybko gaszony. Nie jest wykorzystywany ten potencjał, więc tu się rozbijamy. Rozbijamy się też w kontekście pewnych wyjścia z pewnej strefy komfortu, gdy rzeczywiście farmaceuci mówią, no tak, ale ja tego jakby nie po to poszłam na studia, żeby robić dziury w rękach, prawda, i podawać zastrzyki. To też jest dużym kłopotem. Niemniej tak największym jest ten pierwszy, który powiedziałem. I ostatni to jest, no troszeczkę mamy takich ciekawostek, to jest mikroprocent, bodajże 3-2% ankietowanych powiedziało, że tą kwestię religijną, aczkolwiek nie wiem, jak mam to rozumieć, z uwagi na to, że przyrównałem tą kwestię religijną też do lekarzy, w których zrobiliśmy podobne badanie, mniej więcej ten temat też stanowi duży procent, więc nie zależy to tak naprawdę od zawodu, od typowego HCP, każdy ma taką część reprezentantów takich ortodoksyjnych poglądów. No niemniej jednak mam nadzieję, że to się w przyszłości zmieni, ale tak jak powiedziałem, tu przede wszystkim potrzebna jest też wola decydenta, prawda, żeby wykorzystać ten cały potencjał tych, którzy chcą. Po pierwsze stwórzmy im warsztat pracy, prawda, nie tylko jak gdyby dajmy im miejsce w aptece, ale też gdziekolwiek, żeby gdziekolwiek poszli i ten swój, prawda, szlif w kontekście szczepień wykonywali. Ja przypomnę, że temat pracy farmaceutów poza aptekami w punktach szczepień był trudny. Też robiliśmy badanie,
i tam no, głównym problemem było, że nie chciano farmaceutów w tych placówkach. Zresztą też rozmawiamy wśród kolegów. No, przede wszystkim inne zawody były promowane, nie farmaceuci. No niemniej jednak duża część z nas jednak udało jej się dostać do tych placówek, tam też mamy świetne wyniki. No i chcielibyśmy, żeby jednak tutaj ten potencjał wykorzystano. Nie tylko mówiąc o tym, że farmaceuta jest ważny, istotny, kluczowym elementem systemu ochrony zdrowia, ale żeby rzeczywiście decydent pomyślał bardzo perspektywicznie i holistycznie w kontekście starzejącej się populacji, rozszerzonej dużej listy chorób cywilizacyjnych, która rośnie i potrzebujemy tej profilaktyki. Naprawdę, ja Państwu powiem, że dwukrotnie wzrosła ilość zgonów w tym roku, 2022-2023, na grypę w stosunku do poprzednich lat. Więc jak gdyby mieliśmy moment pikowania, zwyżkowania ilości szczepień na przykład przeciw grypie, następnie mieliśmy z uwagi na pewne decyzje, mieliśmy spadek tych dramatycznych tych szczepień, co w konsekwencji przekładało się na zgony. No niemniej jednak to jest taki mój apel do decydentów, żeby przede wszystkim patrzeć właśnie na ten efekt humanitarny, który zawsze będę podkreślał, że pacjent jest kluczowy i najważniejszy, ale przede wszystkim to pozwala na to, że ten pacjent nie obciąża system ochrony zdrowia, a farmaceuci mają czas, mają chęci. Stwórzmy im to zarówno po stronie decydenta, jak i po stronie właścicielskiej, to, że każdy z Was, pracodawca, stworzy ścieżkę rozwoju kariery młodych ludzi, żeby ta apteka była atrakcyjna, bo jeśli ona będzie tylko atrakcyjna na planowanym uatrakcyjnieniu kierunków farmaceutycznych, tak jak powiedziałem, farmaceuta trafi do rzeczywistości i powie, Boże, co ja tu robię, a chyba nie jest to naszym wspólnym celem, tylko właśnie angażowanie farmaceuty w coraz więcej usług farmaceutycznych i więcej procesów związanych z poprawą zdrowia publicznego. Chyba najwyższy czas na te zmiany, no bo jesteśmy tak naprawdę 2 miesiące po poprzednim sezonie i 2 miesiące przed początkiem kolejnego, jeżeli licząc, że on się zacznie we wrześniu. Prezes Repelewicz wskazał, że nie mamy żadnej strategii tak naprawdę jeszcze na ten nadchodzący sezon. Nie wiemy, jakie rozwiązania zostaną, jeżeli zostaną w ogóle wprowadzone. Z kolei pani Alina wspomniała, że ona w ubiegłym sezonie już w marcu zamawiała szczepionki. Pani Alino, chciałbym panią zapytać, jak w obecnej sytuacji, w obecnym stanie prawnym, przy tych rozwiązaniach, które mamy, widzi pani start kolejnego sezonu? Czy już zamówiła pani szczepionki, czy jeszcze się pani zastanawia? A jeżeli się pani zastanawia, to dlaczego? Co jest tą przeszkodą, którą pani powstrzymuje? Znaczy, ja się nie zastanawiam, ja po prostu podejmuję ryzyko biznesowe i tyle. Dlatego, że no liczę na to, że jednak mimo wszystko będziemy mogli kontynuować te szczepienia, chociaż patrząc na to, co się teraz dzieje ze stanem prawnym, no nie jesteśmy pewni dokumentnie niczego, bo de facto od 1 lipca nie możemy szczepić na nic, tak? W związku z czym no mam nadzieję, że tutaj politycy się troszeczkę bardziej ogarną jednak i umożliwią nam normalną pracę. Jednak inwestycja w pokoje opieki farmaceutycznej wcale nie była mała dla tych aptek, tak? Wymogi lokalowe, które trzeba było spełnić, no umówmy się, by zostało to wszystko w jakiś sposób uproszczone, ale jednak to były duże inwestycje finansowe, w związku z czym no uważam, że naprawdę powinniśmy być troszeczkę wcześniej informowani o tym, jak ten następny sezon ma wyglądać. Natomiast bardzo ważna rzecz, o której chciałabym wspomnieć, ja jednej rzeczy nie rozumiem po prostu i może tak na chłopski rozum ja tak mocno funkcjonuję, ale skoro ja mogę szczepić na COVID i na grypę, to co przeszkadza, żebym mogła zaszczepić tego pacjenta także, nie wiem, na wściekliznę, jak wyjeżdża do Afryki. Ja tego nie rozumiem, szczerze powiedziawszy. Dla mnie to jest dziwne i uważam, że ten rozszerzenie tego katalogu szczepień w tym momencie jest absolutnie konieczne po to, żeby te inwestycje chociażby także się zwróciły w jakiś sposób, żeby te pokoje wykorzystywać po prostu cały czas i żeby też ułatwić pacjentowi dostęp do tego typu rzeczy. Sama całkiem niedawno wyjeżdżałam do Rwandy i musiałam zaszczepić się 15 różnymi szczepionkami i szczerze powiedziawszy wiem, rozmawiam z pacjentami, jaki to jest problem, tych ośrodków nie ma zbyt wiele. Apteka jest świetnym miejscem, żeby robić tego typu rzeczy, naprawdę. Mamy do tego dostęp i jesteśmy gotowi na to. Także uważam, że to jest spory problem i bardzo chciałabym, naprawdę bardzo chciałabym wiedzieć, co będzie z receptą refundowaną na szczepionkę przeciwko grypie, bo tylko w ten sposób jesteśmy w stanie zwiększyć wyszczepialność w Polsce według mnie. W innym przypadku, jeżeli to będzie wyglądało tak jak w zeszłym roku, wyszczepialność dalej będzie po prostu marna, bo jest marna.
ja tylko chciałem ad vocem coś wnieść do tej wypowiedzi. Proszę Państwa, ja tylko przytoczę, że w Finlandii medycyna podróży w aptece jest od 1999 roku. Jest trochę już minęło tam czasu. Jest wprowadzana w coraz większej ilości krajów, prawda? To jest coś zupełnie normalnego. No, jedna rzecz, która, bo my tutaj cały czas mówimy o tych szkoleniach, te szkolenia są mega super i fajnie by było, jakby one znowu były, tak? Wszyscy się w tym temacie chyba zgadzamy. Natomiast farmaceuci bardzo często boją się reakcji anafilaktycznej. Ja osobiście przeżyłam to parę razy w swojej karierze szczepień. W mojej aptece na przykład jest AED, tak, z tego powodu. Natomiast powinniśmy, podobnie jak lekarze, i na tym legislator, uważam, powinien się jednak w jakiś sposób pochylić, żeby cyklicznie farmaceuci przechodzili szkolenia z pierwszej pomocy, bo no, jesteśmy zawodem, który te szkolenia po prostu, tak samo jak lekarze, no, powinien przechodzić, tak? I na pewno wtedy oswajamy się też bardzo mocno z tego typu sytuacjami. Jest nam na pewno dużo prościej pomóc. No to proszę powiedzieć więcej o tych sytuacjach, bo faktycznie ma Pani rację, farmaceuci obawiają się tych reakcji anafilaktycznych, obawiają się tego, co mieliby robić w takiej sytuacji. Czy mogłaby Pani, oczywiście nie zdradzając szczegółów tych pacjentów, opowiedzieć, jacy to byli pacjenci, jakie postępowanie wtedy Państwo wdrożyliście, no jak te sytuacje się zakończyły? Znaczy ja w ogóle jestem wyjątkowym przypadkiem, ponieważ moje pierwsze wykonane w życiu szczepienie skończyło się stanem anafilaktycznym. Także naprawdę było to mocno traumatyczne przeżycie dla mnie, bo kompletnie się tego nie spodziewałam, tak? Miało być prosto i łatwo. Natomiast tutaj ważna jest szybka reakcja, nie ma się co zastanawiać, po prostu mamy to w głowie, jesteśmy przeszkoleni do udzielania pierwszej pomocy, jak najszybciej podajemy adrenalinę. Akurat tutaj skończyło się tym, że pacjent bardzo szybko mi wrócił do normy, natomiast faktycznie dwa razy w aptece musieliśmy wzywać karetkę do pacjentów, ale wszystko skończyło się dobrze. Pomoc była udzielona szybko, profesjonalnie. Ratownicy też nas bardzo wtedy pochwalili, mówią super, ekstra. Z pacjentami wszystko w porządku. Ja też jestem taką osobą, że no, potrzebowałam jakby mieć pewność, więc my na przykład dzwoniliśmy do tych pacjentów po paru dniach, tak, czy wszystko jest okej. Oni byli tym bardzo zdziwieni pozytywnie. No i tyle. Naprawdę nie należy dorabiać do tego według mnie filozofii. Po prostu trzeba zareagować szybko. To jest normalna rzecz. Tak naprawdę w Polsce z tym udzielaniem pierwszej pomocy mamy duży kłopot, duży problem. Tak naprawdę to są rzeczy, których my się powinniśmy już uczyć w przedszkolu i w szkole, ale my do tego podchodzimy jak pies do jeża cały czas, bo tych szkoleń po prostu od dzieciństwa nie mamy. I ja uważam, że tylko to jest problemem. Więc te cykliczne szkolenia zdecydowanie pomagają. Mnie osobiście bardzo pomagają jakby oswoić się z samym ewentualnym problemem, tak? Ja może też odwrócę tutaj wniosek, bo mam takie doświadczenia i muszę Państwu powiedzieć, że najwięcej doświadczeń z anafilakcją w ogóle to było właśnie w narodowych punktach szczepień, gdzie pracowaliśmy, no to nie było apteki. I tam rzeczywiście, muszę powiedzieć, dziennie mniej więcej przerabiamy około 330 pacjentów, pracując od godziny 6 do godziny 21 w nocy. Przede wszystkim, jak gdyby to jest ta zimna krew. Ja starałem się obserwować, powiem tak, narodowe punkty szczepień były o tyle fajne, że obserwowaliśmy też inne przedstawicieli innych zawodów medycznych, lekarzy, paramedyków, fizjoterapeutów, jak oni sobie też z tym radzą. I kluczem do tego było przede wszystkim zachowanie zimnej krwi. To, na co zwróciłem uwagę jeszcze, wiele osób, które przychodzą, już później wykorzystam tą wiedzę w aptece, one przychodzą po prostu na czczo, nic nie jadły. Ja niestety łamę tutaj wszystkie zasady, mam zawsze mafinkę i Coca-Colę i pytam, czy jadłeś, czy nie jadłeś, bo to z reguły jest główną przyczyną omdleń. Nie tylko reakcja bazowagalna, pokazuje sigło, już ktoś przewraca się, bo też to się zdarza i też o tym trzeba tu porozmawiać. Kluczem na pewno jest dobrze przygotowany wywiad. Ja do tego zawsze zachęcam, żeby jak najwięcej pacjentów się dowiedzieć, czy coś kiedyś w przyszłości miało miejsce. Jeśli pacjent rzeczywiście, powiedzmy, nie jesteśmy jego pewni, polecam położenie go gdzieś na kanapie albo gdzieś w miejscu, gdzie on już będzie leżał po prostu, żeby nie uniknąć tego upadku. Tego się też nauczyłem w Narodowych Punktach Szczepień, w jaki sposób paramedycy fajnie sobie radzą, uprzedzając pewne niekomfortowe sytuacje, bo tak jak powiedziałem, to jest zawsze, to idzie stres. Więc myślę, że warto te doświadczenia mieć gdzieś z tyłu głowy. Niemniej jednak w aptece zdarzyło mi się bodajże chyba z dwa razy, a jeden to przypadek był pewnego obcokrajowca, który jak się dowiedział, że no, musi poczekać dwa tygodnie na to, zanim certyfikat będzie ważny, nie będzie mógł zobaczyć swojej ukochanej, z którą ponoć brał ślub. No i wtedy zemdlał, prawda? Ona praktycznie oczywiście się śmieje. No niemniej jednak nie wiem, które tutaj elementy wzięły górę, czy reakcja bazowagalna, czy kwestia narzeczonej.
Niemniej jednak zaklasyfikowane to zostało do sosa anafilaktycznego. Więc tak jak powiedziałem, bądźcie po prostu przede wszystkim zachowajcie zimną krew, aż co do szkoleń uważam, że powinny się odbywać co roku. I każdy farmaceuta powinien brać udział systematycznie, bo to się zapomina po prostu, nie zawsze to się dzieje. Ja przypomnę, że szczepienia są bezpieczne, jedna na milion, prawda, czy jedna na półtora miliona, to są te dane statystyczne, więc ogólnie jesteśmy bezpieczni. Niemniej jednak, niewystrzeżonego Pan Bóg strzeże, bądźmy gotowi. Dokładnie tak. Ja jeszcze z takich ciekawostek po tych pierwszych właśnie takich dwóch akcjach, które miałam na samym początku, zainwestowałam w fotel do szczepień i w tym momencie po prostu jak pacjent mi odjeżdża, to rozkładam mu ten fotel i, no i dajemy sobie jakoś radę. Bardzo dobry pomysł i też jeszcze Państwu podpowiem, pacjenta trzeba dobrze usadzić na fotelu, żeby dobrze był oparty, po to, żeby go łatwiej było złapać. Nie pozwalać, żeby pacjenci się dali okrakiem albo jakoś dziwnie, bo tacy pacjenci też się zdarzają. To, co jak sobie przygotujecie sytuację przed szczepieniem, może w dużym stopniu później was uratować, trochę dać wam spokoju, po prostu, że to się nie wydarzy, albo najgorsze, co może się zdarzyć, jak pacjent po prostu uderza głową o podłogę. I to jest chyba najmniej, bym powiedział, komfortowe, bo to się jeszcze śni po nocach. Podkreślmy, że te reakcje na anafilaktyczne się zdarzają bardzo, bardzo rzadko. Absolutnie tak. Zdarzają, można sobie z nimi spokojnie przecież poradzić. To jest bardzo ważny temat, bo to jest, tak jak wspomnieliśmy, jeden z tych elementów wykonywania szczepień w aplikach, których obawiają się farmaceuci. Ja myślę, że innym elementem, którego się też obawiają, są kontrole. Kontrole w aptece przeprowadzane chociażby przez inspektoraty farmaceutyczne. I tutaj chciałbym się zwrócić do pani Anny Stobierskiej, bo wiem, że pani, zajmując się w pewnym sensie organizacją tych szczepień w aptekach franczyzowych, zajmuje się także i śledzi te kontrole. Czy mogłaby pani podzielić się tymi doświadczeniami swoimi związanymi właśnie z kontrolami WIF, a może innych też instytucji w aptekach, które wykonują te szczepienia? Oczywiście. Ja mam nadzieję, że farmaceuci się nie boją kontroli, bo dobrze przygotowana apteka nie ma się czego bać. I tutaj dobrze przygotowany punkt szczepień również nie ma się czego obawiać, jeżeli chodzi o kontrolę WIF-u. One są, one się zdarzają. Najczęściej kontrole, które mieliśmy w naszych aptekach sieci Zika Apteka, nie były to kontrole jakby punktu szczepień. To były kontrole planowe, takie, które odbywają się cyklicznie w aptekach. I w czasie tych kontroli, gdzie sprawdzany jest cały zakres działalności apteki, również kontrolowany był punkt szczepień. Co było sprawdzane, co mogę podpowiedzieć? No wszystko. Wszystko było sprawdzane, to co jest w przepisach. Zaczynając od procedury, która jest wymagana, idąc poprzez certyfikaty farmaceutów, czyli ich uprawnienia do wykonywania szczepień i wykonywania kwalifikacji, poprzez zachowanie właściwych warunków przechowywania szczepionek, umowa na odbiór odpadów medycznych, przechowywanie odpadów medycznych, to wszystko jest przez WIF weryfikowane. Jeżeli chodzi o szczepienia, punkty szczepień, zdarzyła nam się też kontrola sanepidu, która zwróciła uwagę na apteczny punkt szczepień. Tutaj sanepid głównie skupił się na odpadach medycznych, na tym, czy one są we właściwy sposób przechowywane, czy są właściwie rozdzielone na kategorie, na czas przechowywania, który jest dozwolony odpadów medycznych, warunki przechowywania, opisanie lodówki, w której odpady medyczne są przechowywane, dodatkowe oznakowanie jej piktogramami, jasno wskazującymi na to, co znajduje się wewnątrz. I również dostaliśmy kilka wskazówek takich ułatwiających pracę farmaceuty, aby przygotować farmaceutom proste schematy, które dzielą kod odpadu na to, jakie to są odpady i warunki przechowywania, tak żeby takie jedno spojrzenie na taką kartkę pomagało właśnie wszystko zakwalifikować. Kontrole, okej, okay, kontrole. No, bo faktycznie ma pani rację, jeżeli apteka jest dobrze przygotowana, to nie ma się absolutnie czego obawiać. Chciałbym wrócić do tego tematu, o którym już wspominała pani Alina. Ona podejmuje ryzyko biznesowe, już przygotowując się do kolejnego sezonu. Jak to wygląda w Państwa przypadku? Czy te przepisy, regulacje, które teraz obowiązują w tym momencie i ten brak strategii, o którym mówi prezes Repelewicz, wpływa jakoś na przygotowywanie się Państwa aptek do nadchodzącego sezonu szczepień?
Ja myślę, że wszyscy jesteśmy w tym samym miejscu. To znaczy wszyscy farmaceuci z wszystkich aptek w Polsce mają nadzieję, że w tym roku, we wrześniu, również zostaniemy przyłączeni do programu szczepień pacjentów, gdzie będą mieli te szczepienia w aptekach darmowe. I tutaj wszyscy musimy to ryzyko, o którym mówiła pani Alina, podjąć. Jeżeli chodzi o zamówienie szczepionek, zatowarowanie się i szczepionki, które pacjenci będą chcieli tylko kupić w aptekach, jak i te, które będą chcieli wykorzystać w aptece już szczepiąc się. Więc tu jesteśmy w tym samym miejscu. I pamiętajmy o tym, że szczepienia przeciw grypie są szczepieniami sezonowymi. Tak jak pan mówił przed chwilą, jesteśmy 2 miesiące po zakończeniu sezonu, 2 miesiące przed następnym. Więc teraz jest ten czas, w którym nasi decydenci powinni podejmować decyzje i przekazać nam te decyzje jak najszybciej. Zarówno farmaceutom, którzy będą zamawiali szczepionki, ale również pacjentom, którzy chcieliby wiedzieć, bo pacjenci w aptekach zazwyczaj od sierpnia już zaczynają pytać o szczepionki przeciwko grypie. Jest grupa pacjentów, dla których to jest bardzo ważne, którzy szczepią się sezonowo co roku. Dodatkowo chciałam zwrócić uwagę, że myślę, że ta informacja również będzie ważna dla innych instytucji, jak na przykład NFZ. Ponieważ to, na co ja mogę zwrócić uwagę, patrząc na zeszłoroczny sezon, to że w różnych województwach procedura przyłączenia apteki do programu szczepień przeciwko grypie przebiegała z różną skutecznością. Ja na przykład widzę, że ZIKO apteki zaszczepiły więcej pacjentów przeciwko grypie w październiku niż we wrześniu. I myślę, że tutaj bardzo duży wpływ miało na to to, że część aptek we wrześniu nie dała rady przyłączyć się do programu szczepień przeciwko grypie, ponieważ procedury w NFZ-ach trwały trochę za długo, czy nie były do końca dopracowane. To też jest ważne, nie tylko żeby była ustawa, żeby była decyzja, ale też procedury, które będą dalej stosowane do tego, żebyśmy mogli szybko, już od samego początku września pomagać pacjentom i dawać im tą możliwość zaszczepienia się w aptece przeciwko grypie. I druga rzecz jeszcze, to że w poprzednim sezonie, na początku sezonu mieliśmy informację, że jesteśmy w tym programie do końca roku. I nie wiem, czy pani Alino, pani udało się wcześniej uzyskać informację, ale my, dzwoniąc do różnych oddziałów NFZ-u, pytając, czy od 1 stycznia będziemy mogli tych pacjentów nadal szczepić, słyszeliśmy, że nie wiemy, jeszcze nie wiemy. I przychodząc do pracy w styczniu, dopiero wtedy sprawdzaliśmy i dowiadywaliśmy się, czy te szczepienie nadal możemy robić, czy jest konieczność podpisania dodatkowej umowy z NFZ-em, czy jeszcze raz przejścia procedury zgłoszenia się, czy też po prostu szczepimy dalej. No na szczęście okazało się, że po prostu szczepimy dalej, natomiast ta niepewność była. I to nam nie pomaga w podejmowaniu tych decyzji biznesowych. Ja zastanawiam się, czy na te decyzje biznesowe wpłynęło u państwa to nowe uprawnienie, które pojawiło się tak naprawdę na początku kwietnia. Uprawnienie, które pozwala farmaceucie wystawić receptę farmaceutyczną na szczepionkę przeciwko grypie. Czy państwa zdaniem wpłynie to w jakiś sposób na skrócenie drogi pacjenta do szczepienia w aptece? Czy wpłynie to na zwiększenie liczby pacjentów, którzy się zaszczepią? No bo cały czas z tyłu głowy mam też tą liczbę, którą podał pan prezes Repelewicz. 200 tysięcy niezrealizowanych recept na szczepionki. Czy to jest ten kapitał, który może w nadchodzącym sezonie być zrealizowany, można powiedzieć, w aptekach? Ci pacjenci po prostu, idąc do apteki, kupią te szczepionki u farmaceutów na receptę farmaceutyczną. Co pani sądzi na ten temat, pani Anno? Myślę, że tak. To jest bardzo ważne. Ta recepta farmaceutyczna z możliwością wystawienia na szczepionkę jest bardzo ważna. I nie wiem, czy uratujemy to 200 tysięcy szczepień, ale na pewno część z tego tak. Ponieważ ten pacjent gdzieś tam się gubił w systemie. Jeżeli on przychodził do apteki, wiedział, że apteka szczepi, chciał się zaszczepić, okazywało się, że no niestety jeszcze musi mieć receptę po drodze do przychodni, jeżeli to była przychodnia, która właśnie też nie wykonywała szczepień, zanim wrócił do apteki, myślę, że czasami gdzieś ten pacjent zostawał. No mamy tą przerażającą ilość 200 tysięcy niezrealizowanych recept na szczepionki. Także tak. Recepta farmaceutyczna dużo zmieni, natomiast potrzebujemy recepty farmaceutycznej refundowanej, żeby ci pacjenci, którzy spełniają wymogi, aby uzyskać szczepionkę z refundacją, żeby mogli taką szczepionkę z refundacją kupić na podstawie recepty farmaceutycznej.
Nie wiem, czy jest to możliwe, czy są potrzebne inne rozwiązania systemowe, czy taki system, jaki był stosowany w przypadku szczepień covidowych, gdzie było skierowanie na szczepienie, nie była potrzebna recepta na szczepionkę. Czy tak mogłoby być z grypą? To jest jedna z propozycji. Przepraszam. Albo tak, jak było w poprzednim sezonie, czyli przychodził pacjent i mieliśmy albo szczepionkę z żarstwa, albo mogliśmy go zaszczepić szczepionką ze stanu aptecznego. Natomiast całość szczepienia jakby była rozliczana dwoma ścieżkami w NFZ-cie. Albo to było rozliczenie samego szczepienia, albo rozliczenie szczepienia i szczepionki. Pani Alino, teraz zwracam się do Pani, bo wiem, że recepta farmaceutyczna nie jest Pani obca. Jak Pani ocenia możliwość wpływu tego rozwiązania, czyli możliwość wystawienia recepty farmaceutycznej na szczepionkę przeciwko grypie, na faktyczne zwiększenie liczby osób, które mogłyby się w następnym sezonie zaszczepić? Czy faktycznie to, że to nie jest refundowane, w ten moment recepta jest dużą przeszkodą? Ale rzeczywiście, że tak. Uczciwie powiem, że przecież najbardziej narażone zasadniczo na efekty pogrypowe są osoby starsze, tak? Jeżeli chodzi o tych pacjentów, których my w aptekach szczepimy. W związku z czym przede wszystkim recepta farmaceutyczna refundowana. Ewentualnie przecież to nie jest żaden problem. Każdy farmaceuta może korzystać z gabinet GOV i udostępnienie możliwości farmaceucie wypisania tej recepty refundowanej na tego konkretnego pacjenta. My system mamy gotowy, my musimy to tylko umożliwić de facto, uważam. Nie powinno to być naprawdę problemem. U mnie większość pacjentów, która się szczepiła na grypę, to byli pacjenci powyżej tego 60 roku życia, 65, w zależności tam od tej szczepionki, ale większość to była powyżej 60 roku życia zdecydowanie. Młodsze osoby nie mają u nas w Polsce jeszcze tej świadomości, że na tą grypę, aż tak dużej świadomości, że na tą grypę należy się zaszczepić, ale nam chyba jednak mimo wszystko najbardziej zależy nam na tym, żeby ta szczepialność była jak największa, ale najbardziej zależy nam na tym, żeby chronić te osoby, które najbardziej są narażone na efekty po samej chorobie, tak? I ja sobie bez tego nie za bardzo jestem w stanie wyobrazić, jak to ma dalej wyglądać, szczerze powiedziawszy. Jak chcemy zwiększyć wyszczepialność w tym kraju, to jest konieczność. Czyli refundowana recepta farmaceutyczna. Ja jeszcze pogłębię ten temat, bo te przepisy, które dotyczą właśnie tej recepty farmaceutycznej na szczepionkę przeciwko grypie, są bardzo zawężające, można powiedzieć, bo tego typu receptę będzie mógł wystawić tylko ten farmaceuta, który w swojej aptece, czy też w aptece, w której pracuje, wykonuje te szczepienia. To jest jedno zawężenie. A drugie zawężenie, z którym zwracam się szczególnie do Pani, jest to, że farmaceuta za taką receptę nie będzie mógł pobrać opłaty. Ja wiem, że Pani jest jedną z prekursorek osób w Polsce, farmaceutów w Polsce, którzy wprowadzili opłaty za wystawianie recept farmaceutycznych. Co Pani sądzi o tym zawężeniu w tym przypadku? Czy to jest krzywdzące dla farmaceutów? Dlaczego takie zawężenie? Szczerze, nie bardzo widzę możliwość wystawiania tej recepty podczas usługi samego szczepienia i pobierania za to opłaty, bo to zniechęci pacjentów do szczepień po prostu. Więc osobiście, no jakby myślę, że w ramach już tej opłaty NFZ-u tą receptę powinniśmy wystawić. Nie jest to tak duża praca jednak mimo wszystko. Dokładnie tak samo jak de facto robią to lekarze, tak? Więc jakby tutaj uważam, że nie, dlatego że to nie zwiększy wyszczepialności, to ludzi odstraszy. A nam jednak mimo wszystko zależy na tym, żeby, przynajmniej mnie jako farmaceucie, żeby ta wyszczepialność w Polsce po prostu rosła i żebyśmy dobili kiedyś do krajów zachodnich. Poruszył Pani też istotny temat tej opłaty za wykonane przez farmaceutę szczepienia. Myślę, że wszyscy spodziewają się pewnej waloryzacji tej opłaty, chociażby ze względu na inflację, a też dodanie jakby do tego pakietu możliwości wystawienia recepty przez farmaceutę właśnie na tę szczepionkę, też powinno w jakiś sposób tą opłatę podnieść. Szanowni Państwo, powoli zbliżając się do końca naszej rozmowy, chciałbym jeszcze porozmawiać o takich marzeniach, życzeniach, które Państwo macie w kontekście właśnie szczepień w aptekach.
Gdybyście teraz mieli okazję spotkać się z ministrem zdrowia i powiedzieć mu, co powinien zrobić, żeby farmaceuci szczepili chętniej, żeby więcej pacjentów szczepiło się w aptekach, to jakie wskazówki dalibyście ministrowi zdrowia? Zacznijmy może od pana Marcina Repelewicza. Panie prezesie. To znaczy takich rzeczy, których można było zaproponować i w sumie są proponowane po części w Ministerstwie Zdrowia, no jest naprawdę bardzo dużo, bo poza samym faktem szczepienia, pamiętajmy o tym, że farmaceuci pełnią bardzo ważną rolę takich osób, które dbają o profilaktykę i edukację. I tak naprawdę wszędzie tam, gdzie szczepieniami zajmują się farmaceuci od lat, te wskaźniki szczepień, zwłaszcza w grupach tych najważniejszych pod względem ewentualnych powikłań, czyli w grupach ryzyka, są bardzo wysokie, rzędu 80-90%. No i gdzie u nas niestety, jeżeli przekroczymy dwucyfrową liczbę, jest już wielkim sukcesem. I tak naprawdę no, kwestie programów profilaktycznych, systemowych programów profilaktycznych i edukacyjnych, które mogliby prowadzić farmaceuci tak naprawdę w swoich aptekach, to jest coś, o co sądzę, że można, czy nawet potrzeba dalej zabiegać, bo tak naprawdę takie programy jako pilotażowe są prowadzone, czy to w Wielkiej Brytanii, czy we Francji i sądzę, że warto, aby w naszym społeczeństwie taka możliwość również powstała, nie tylko na zasadzie no, dobrej woli inicjatywy farmaceuty, natomiast jako systemowe rozwiązanie. Na pewno ważną też aspektem, który też został tutaj podniesiony nieraz, to jest możliwość rozszerzenia tego portfolio szczepień, które są w aptekach wykonywane. No, u nas na chwilę obecną są to dwa szczepienia, czyli po COVID i przeciwko grypie, i są to oba szczepienia sezonowe. A tak naprawdę gros szczepień, które mogliby podawać farmaceuci, a które podają farmaceuci na zachodzie czy w krajach anglosaskich, to są patogeny 13-14 rodzajów tak naprawdę, szczepienia głównie dla dorosłych, ale nie tylko, bo okazuje się, że w niektórych krajach chociażby przeciwko HPV farmaceuci również szczepią dzieci od 10 czy 11 roku życia. Przeciwko COVID na przykład w Stanach farmaceuci szczepią od 6 czy od 5 nawet roku życia, więc w niektórych przypadkach można byłoby rozważyć rozszerzenie tych kompetencji dla farmaceutów. To, co dr Merc wspomniał, medycyna podróży. To jest bardzo duża pula też szczepień czy wirusów, którymi farmaceuci w aptekach mogliby się zająć. Tych punktów docelowo zajmujących się tymi szczepieniami nie ma w Polsce wcale tak wiele. Natomiast no, turystyka szeroko pojęta coraz bardziej się rozwija. Zapuszczamy się do coraz bardziej egzotycznych krajów i tak naprawdę no, ilość szczepień, które powinno się, czy są wymagane, aby tam wykonać, no, tak jak tutaj pani Malice Renina wspomniała, no można policzyć na palcach i to dwóch rąk zabraknie. Więc te szczepienia, które w naszej ocenie jako samorządu powinniśmy wprowadzić do aptek, no jest na pewno kilka, jak nie kilkanaście, z którymi farmaceuci na pewno sobie poradzą i spowodują, że ten system ochrony zdrowia skorzysta na tym, bo tak naprawdę no mniej powikłań, mniej hospitalizacji wiąże się w prostym przeliczeniu z oszczędnością zarówno finansów, ale też z oszczędnością środków ludzkich, można powiedzieć. No bo wszyscy pamiętamy, jak wyglądają w sezonach jesienno-zimowych, czy szczerze mówiąc grypowych, przychodnie i z czym głównie pacjenci się tam udają, czy to w kwestii pediatry, czy w kwestii internisty. I wiele tych wizyt można byłoby tak naprawdę uniknąć, już pomijając tą nieszczęsną wizytę tylko po receptę na szczepionkę. I tak naprawdę to, co tu było poruszane, albo wprowadzenie recepty refundowanej w pełni dla pacjentów, którym to się po prostu należy z racji chociażby wieku, bo o ile wskazania rzeczywiście tu może być problem na arenie apteki, ustalenie, czy pacjent ma wskazania terapeutyczne do objęcia refundacją, natomiast wiek z PESEL-u nie ma żadnego możliwości, żeby tutaj apteka sobie poradziła z tym. Mamy odpowiednie systemy do weryfikacji, poza tym da się to łatwo wyliczyć. Natomiast coś, co funkcjonowało już u nas i się sprawdziło, i do czego ja też gorąco zachęcam, wprowadzenia kompleksu jako usługi, tak? Czyli usługi rozliczenia całego świadczenia szczepienia bez konieczności posiadania w ogóle recepty jako takiej. I jeżeli farmaceuta jako, że tak powiem, zawód medyczny
jest w stanie i ma kompetencje do wykonania całego świadczenia, tak naprawdę ta recepta nie powinna być do niczego potrzebna i zdecydowanie ułatwiłaby i zwiększyła zainteresowanie szczepieniami w mojej ocenie. Panie prezesie, dobrze wiedzieć, że samorząd aptekarski ma tak szczegółowo wypunktowane życzenia do ministra zdrowia. Jestem ciekaw, czy pan Piotr Merks jest w stanie coś jeszcze dodać do tej listy. Panie Piotrze. Ja przede wszystkim wyszedłbym, zaczynając od tego, że bardzo dużo dobrych rzeczy się dzięki decyzjom ministra zdrowia wydarzyło dla branży, czego nie było przez dekady. Drugi element, zaprezentowałbym wyniki pokazujące, że rzeczywiście decyzja o udrożnieniu systemu dla pacjentów w kontekście COVID dotyczące właśnie dodania nowych usług i możliwości realizacji nowych usług przez farmaceutów przełożyły się bezpośrednio na satysfakcję, że tak powiem, populacyjną. Ja przypomnę, dodam jeszcze do tych danych, bo w punktach szczepień farmaceuci uzyskali prawie 96% satysfakcji, w aptekach 85,3%, a co więcej, 56% pacjentów powiedziało z tych wszystkich miejsc, gdzie w treści wspomniałem, że oni by chcieli więcej w aptece, ponieważ dla nich to jest duże ułatwienie. Kolejna rzecz. I oczywiście wszystkie te, które przedmówcy kwestie poruszyli, temat recepty refundowanej, czy wszelkie ułatwienia, które jak gdyby zmniejszą komplikacje w kontekście zaszczepienia. Ja widzę jeszcze jeden element, mianowicie usługi prywatnej. U mnie z kolei była sytuacja, w której duża część osób powiedziała, ja zapłacę tylko, żeby było szybciej. Więc też mieliśmy, oczywiście to pewnie zależy od regionu, jedne miejsca są bardziej bogatsze, czy miasta, województwo, gdzie jakby pacjent, konsument jest bogatszy i są miejsca, gdzie osoby są po prostu biedne, prawda? I też myślę, że trzeba myśleć absolutnie wszystkim, bardzo trzeba szeroko myśleć. I to jest jak gdyby jedna z moich rekomendacji, żeby oprzeć też swoje decyzje polityczne w perspektywie o to, co konsument, co pacjent chce, bo to są wszystkie tak naprawdę, wszystkie pozytywne decyzje ze strony Ministerstwa Zdrowia. Wyciągnięcie ręki, żeby stworzyć tą dostępność, udrożnienie systemu dla tych obywateli, to jest ich zwycięstwo, więc na pewno bym dawał to w tej narracji. To, co bym na pewno też zrobił, to w kontekście kursów, ja bym wprowadził kursy edukacyjne już na uczelniach, na ostatnim roku, piątym, bo to by dawało świetne efekty, tak jak pokazują też prawda, badania z innych krajów. I na pewno też rozszerzyłbym absolutnie ten koszyk. Na moim, że tak powiem, pierwszym absolutnie też tutaj kierunku wziąć te szczepienia, gdzie wiemy o tym, mamy dużo emigracji teraz, prawda, z Ukrainy i krajów pobocznych. Ja przypomnę, my to, co mówią epidemiolodzy, docieramy do pewnego momentu krytycznego. Rzeczywiście ja też to obserwuję, że tamta część osób w ogóle się nie szczepi i jak gdyby, no, na szczęście moje dziecko jest zaszczepione w pełni na wszystko. Niemniej jednak część tych osób, które nie są do końca pewne, to jest problem. Kampania edukacyjna, wskazanie osobom, gdzie mogą zdobyć wiedzę, bo farmaceuta to jest przede wszystkim naukowiec mówiący ludzkim językiem, proszę Państwa. My umiemy w sposób bardzo prosty dotrzeć do zwykłego Kowalskiego, który nie musi wcale być fachowcem i rozumieć dziwne, trudne pojęcia medyczne, prawda? Więc my docieramy jako farmaceuci. I myślę, że to jest kluczowo, że apteka to jest podanie tej trudnej wiedzy, edukacji w prosty sposób, która szybciutko przełoży się na wolę polityczną, która przełoży się też na sukces wyborczy, bo o to przecież w tym wszystkim chodzi. No właśnie, to jest chyba temat na osobną dyskusję. Rozważenie tego, czy obecna wyszczepialność przeciwko grypie w Polsce to jest efekt słabej dostępności szczepień i szczepionek, czy po prostu słabej edukacji na ten temat? To wielowątkowy problem. To jest zarówno słaba dostępność, ale też edukacja, która nastawia. Przypomnę Państwu, że my jesteśmy naprawdę krajem, który jest czołowym ruchem antyszczepionkowym globalnie. Poruszałem ten temat w jednej z debat Federacji Farmaceutycznej, gdzie też byłem zaproszony jako ekspert w kontekście globalnego podejścia, ilości badań, które zrobiliśmy w tym zakresie. To jest problem, Polska ma duży problem, tak jak teraz ze statynowcami, statyny to druga grupa, więc to wynika z niczego innego, tylko po prostu z tej dziwnej informacji fejkowej, która zalewa, prawda, populację w naszym kraju, a że oni to z tego słuchają, no bo jakby jest problem z kampanią edukacyjną, trzeba było już dawno zrobić dobrze skierowane kampanie edukacyjne publiczne, w publicznej telewizji czy innych stacjach, które docierają do ludzi i mówią, bo jednak słuchamy telewizji, prawda? Pani Anno, jutro rano spotyka się Pani z ministrem zdrowia i może Pani mu powiedzieć, co Pani tylko chce, życzenia wszelkie przedstawić. Co by to było jeszcze poza tymi listami, które już tutaj przedstawili przedmówcy? Czy nie wiem, problem?